Krótko o mnie, nazywam się Paweł Maciejewski, jestem SRI tutaj w oelix i zajmujemy się współtworzeniem, utrzymaniem platform dla dziewięciu krajów w Europie. I dzisiaj nie będę Wam opowiadać, jakby o korze naszej platformy, o, o jakby tym, na, 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 na największej części tego, tego, co się dzieje, ale o mniejszym projekcie, który będąc jeszcze. Nie bezpośrednio członkiem zespołu, zespołu infrastruktury, ale jednego z zespołów produktowych współtworzyłem, czyli właśnie projektu Flamingo, który jest jakby na bazie tego, takie chciałem Wam zaproponować case study, jak to utworzyliśmy. Bard najbardziej się będę skupiać tutaj na samym AWS-ie. Nie wiem, jak, jak u Was wygląda wiedza na temat AWS-a. Czy używacie? Kto, kto używa na co dzień? Ręka do góry. Super, no to nie będzie takie. A kto w ogóle ma jakieś doświadczenie, ktoś słyszał? Więcej osób? Super. No to fajnie, to, to mam nadzieję, że będzie dla Was to jakąś, jakąś ciekawą, ciekawą historię. Tutaj nie będzie jakby bardzo dużo yy, takich skomplikowanych rzeczy, raczej, raczej podstawy, więc mam nadzieję... Mam nadzieję, że właśnie coś, coś z tego wyniesiecie, czy to do prywatnych zastosowań, czy gdzieś, yy, gdzieś jakiś firmowych. Pojawi się trochę Terraforma. Wiem, że na poprzedniej prezentacji było introduction do Terraforma, więc na tym się, na tym się raczej nie będę skupiać, bardziej bardziej, bardziej właśnie na, 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 na samym AWS-ie. Więc przechodząc, jakby do samego, samego AWS-a, do Amazon Web Services, no to jak myślę, większość z Was wie, jest to yy, chmura obliczeniowa Amazon, firmy Amazon, która udostępnia różnego rodzaju usługi i takie właśnie najbardziej podstawowe z nich i odrobinę zaawansowanych Wam, wam będę chciał, chciał pokazać. Takie krótkie jakby overview, gdzie, gdzie Amazon jest, jak działa, jakby jaka jest tego skala. No to yy, podzielony jest na, na regiony i później na AWB zony i rozciane są praktycznie po całym świecie. Do tej pory była duża luka w postaci Bliskiego Wschodu i, yy, i Afryki. Od, od już chyba przyszłego roku to się zmieni, bo mamy Bahrain i, yy, i Cape Town, Ameryka Południowa, więc praktycznie cały si Plus dochodzi Sztokholm, czyli jakby cała, cała taka, ca całą siatką jest pokryte. Tam już nie będę wchodzić w szczegóły, jakby. Gdzie, jakie usługi są dostępne, bo to można sobie przeczytać, przeczytać samemu, ale te takie najbardziej podstawowe, które będę, będę omawiać, są dostępne wszędzie, więc jakby jeżeli chodzi o globalne serwisy, to praktycznie można je, można je wdrażać, wdrażać wszędzie. I to, co jakby jest taką najbardziej podstawową. podstawową Częścią aws to jest właśnie Amazon EC2, czyli jest Elastic Cloud Computing, czyli bardzo upraszczając, są to wirtualne serwery, które według pricingu Amazona, według ich, 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 ich cennika można sobie utworzyć, korzystać i według różnych stopni, według różnych tam konfiguracji, czy to CPU, czy RAMu, czy storageu. Simple Storage Service, czyli Storage Obiektowy, który pozwala nam przechowywanie różnych, czy to plików, czy, czy, czy obiektów właśnie w, 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 w ramach tego serwisu Aurora i DynamoDB razem. Aurora to jest taka bardziej nastawiona na, na wysoki performance relacyjna baza danych i, 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 i e i RDS to, jest, to są managed serwisy Amazona. Tam jest MSSQL, Oracle, MySQL czy MariaDB. DynamoDB to jest, to jest noSQLowa baza danych autorska autorska Amazona. Lambda, lambda natomiast to jest serwer losowe rozwiązanie, pozwala nam na uruchamianie funkcji i jakieś ich łączenie w. W, w, i, i przetwarzanie różnych danych i tutaj pricing jest trochę inny, bo płacimy za czas wykonania danej funkcji, a nie za i plus tam dodatkowe jakieś czynniki i tutaj jakby e, to jest e, w, w ten sposób zorganizowany i, AMA, i VPC, czyli virtual private, e, virtual private Cloud, który pozwala nam e, na... E, na izolowanie zasobów, które tworzymy, czyli jakby jest to de facto takie nasze małe wirtualne data center, w którym te zasoby się, się, się znajdują. E i na początek jakby to co, to, co jakby chciałbym, żebyście, żebyście, jakby, żebyście wynieśli z tej prezentacji to wiedza taka trochę ogólna na temat tego czym, czym się zajmowaliśmy, jaki był tutaj use case, podstawowa wiedza na temat clouda i jakby takie pokazanie jak te serwisy się spinają, skąd, skąd, skąd różne rzeczy wynikały i, i jak tego użyć i potem na jakimś własnym use case się odnieść do, do swoich problemów. I sam Flamingo Project powstał, jako Potrzeba analityczki z naszego zespołu, która analizując AB testy, o których opowiem Wam później, doszła do wniosku, że tutaj jakby mamy masę powtarzalnych czynności, które polegają na wykonywaniu jakichś ręcznych ręcznych, ręcznych skryptów, robionych gdzieś tam na tak, z łapy na, na komputerze i dlaczego by nie, skoro mamy zespoły deweloperskie, czemu by tego nie zautomatyzować, zrobić jako usługę, która pozwala na... Na zarządzanie, na, na, na jakby danie, danie takiej mocy analityką, aby, aby to się działo bez nich i po prostu mogli się skupić na analizie, nie, a nie na odpalaniu ciągłym jakichś takich powtarzalnych, powtarzalnych tasków. I właśnie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o data, no to jak wiecie, OLX, jeżeli chodzi ogólnie o dane, no to. Mamy zarówno strony desktopowe, mobil, aplikacje mobilne czy, czy apkę PWA, więc userzy generują olbrzymie ilości, olbrzymi ilości ruchu, który trakujemy. Praktycznie większość akcji jest trakowanych, które trafiają. Później opowiem Wam o, o bazie tej analitycznej Redshiftowej i w każdym, z, w, każdym z, w, każdym z, w każdym z zespołów jest analityk, który na potrzeby danego, danego zespołu dokonuje różnych analiz. Yy. I konsultując na przykład właśnie z product managerem, który jest w każdym zespole stawia jakieś analizy i właśnie wykonuje AB testy na, pod, na podstawie jakichś wdrożonych funkcjonalności. I właśnie wspomniane AB testy. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy, co to są AB testy? Ręka do góry. Okej. Okay. No to jakby to jest. Metoda, de facto metoda badawcza, która y, pozwala na to, żeby skonfrontować ze sobą dwie wersje aplikacji, czyli na przykład weźmy sobie za przykład, nie wiem, prosty formularz, w którym mamy guziki y, z lewej lub prawej strony. Znaczy mamy guzik na przykład ok, cancel z lewej i prawej strony i chcemy zbadać jaka jest konwersja tego, w zależności od tego na przykład jaki kolor będzie mieć guzik submit. I w tym definiujemy sobie jakieś grupy i każdemu, każdemu z użytkowników staramy się to w miarę, w miarę równo, roz, znaczy staramy się to, Rozłożyć tak, aby zbadać, czy w dwóch grupach, które mają taką samą liczebność, na przykład ten guzik jest klikany bardziej. I w ten sposób, właśnie mając skalę na przykład ELIKS-a, możemy, możemy takich testów puszczać y, dosyć dużo i sprawdzać, które, jakby, które funkcjonalności zwyczajnie użytkownikom się pod podobają, a wiadomo potem generują więcej, więcej przychodu, czy to jeżeli chodzi o klikalność reklam, czy. Yy czy innego rodzaju funkcjonalności i w ten sposób właśnie generowany na podstawie tych danych, właśnie to był taki przyczynek, te dane do tego, żeby, żeby, żeby ten projekt Flamingo wdrożyć. I mając właśnie takie dane... Z, z takich eksperymentów z, z zaczynamy właśnie zaczynamy analizę i jak wygląda taki cykl życia, cykl życia AB testu, czyli mamy jakąś hipotezę, czyli na przykład, nie wiem, jak zrobi, wracając do tego przykładu formularza, jak zrobimy czcionką wyboldowaną napis Submit, to użytkownicy będą... będą Y, częściej klikali w ten guzik. Później musimy to przygotować, czyli musimy już tam nie wchodząc jakby w szczegóły implementacyjne, bo to nie jest ważne, musimy mieć coś co te dane z, y, jakby co przydzieli właściwe grupy, które będą miały odpowiedni rozkład, który później y, i później musimy to zaimplementować po stronie aplikacji i wypuścić. W zależności to też już jakby są, są na ten temat jakieś, są na ten temat yy, są na ten temat, musimy dobrać odpowiedni czas trwania, czyli na przykład w naszym przypadku, jako że działamy na kilku rynkach, na rynku tak dużym jak Polska czy Ukraina, taki test wystarczy, że będzie trwać tydzień, a już na mniejszych, jak na przykład Portugalia, taki test musi trwać dwa tygodnie, tak żeby ta grupa była, była, była odpowiednia, aby jakby była znacząca dla, dla eksperymentu. Później właśnie trwa ten test, zbieramy, zbieramy te dane, musimy je przetworzyć. I na koniec powstaje raport. I właśnie tą częścią od zebrania danych do raportu zajmuje się właśnie ten, ten, ten projekt, ta aplikacja, którą, którą zaraz wam przedstawię, jakby jeżeli chodzi o architekturę. I tutaj właśnie to jest, to, jest to, co, to co powstało. I no nie, nie bójcie się o to, że to jest takie skomplikowane. Później będziemy przechodzić po kolei po każdej z tych części. Po każdej z części tej architektury ten diagram też będzie przywoływany, czyli właśnie zaczynamy od frontendu, czyli tego co użytkownik widzi, czyli tam może sobie wybrać, jaki test chce przeanalizować, jaki kraj, jakie dane, tego typu rzeczy. Później są strzały do API, które jest zrobione za pomocą API Gateway i tych wspomnianych właśnie LAMP, czyli tych, tych funkcji. Do tego dochodzi jak usługa AWS-a Cognito która pozwala na autoryzację i pod spodem, jako że my mamy w organizacji yy, jako y, jakby dostawcę y, autoryzacji okT, to to jest zintegrowane z okną, ale tego jako już takie dosyć specyficzne rozwiązanie tego, tego na, na tym się nie będę skupiać, no bo to jakby może równie dobrze być zastąpione czy to Googlem, czy Facebookiem, czy po prostu zwyczajnym formularzem logowania, to tutaj nie ma takiego znaczenia. I to jeżeli chodzi jakby o tą taką część user facing, a na, później to co się dzieje to w momencie kiedy mamy tę bazę, właśnie bazę danych, gdzie są te eventy, to prosimy o to, aby nam najpierw te dane wyciągnęło i te dane są zapisywane do, właśnie do, w formie json do bucketów, do bucketa, w którym są, są przeliczane, przeliczane te dane i są na nich wykonywane różne kalkulacje, takie typowo analityczne, też w to nie będę wchodzić nie będę wchodzić jakby, bo tutaj jakby no nie jestem analitykiem, więc jest też no nie chcę opowiadać, opowiadać bzdur i, i, i ten, no ale jakby z tego wychodzi końcowy efekt postaci tego, czy na przykład dany AB test w ogóle był, był przeprowadzony poprawnie, czy był i czy, był, czy jakby wynik w ogóle miał jakiś, jakiś, jakiś wpływ. I teraz przechodząc jakby do, już do tego, trochę zaczynając od końca, czyli właśnie do redshifta, to jest to baza taka typowo analityczna baza danych i w naszym przypadku no jest to, są to dosyć olbrzymie ilości danych, ponieważ jest to 1,9 miliarda rekordów dziennie i trzymamy je przez, przez 60 dni, no bo już zwyczajnie jakby. Przekraczamy przekraczamy limity, i też to później jest jakoś agregowane, ale jakby skupiając się na tych 60 dniach, to właśnie jest to około 115 miliardów rekordów. 9 nodów, które działają na, na 32 korach każdy, więc jest to dosyć pokaźna baza danych. I tutaj jakby. To co, to, co pokazywałem tutaj, to właśnie prosimy. Ma, mamy taką funkcję w Redshiftie unload, która nam wyko wykonując ją z danym query, SQL-owym query, od razu wynik trafia tutaj, yy, dane trafiają do, do tego baketa, który, yy, który, który trygeruje później, yy, jakby pojawienie się nowych rekordów trygeruje później dalsze obliczenia. No i tutaj idąc już idąc takim tokiem, jak idzie, jak idzie user, no to w przypadku kiedy ma jakąś, jakąś e, jeżeli dochodzi do jakiejś interakcji, to pobiera, z, jest to apka w reakcie, pobiera po prostu aplikację z bucketu, to jest tam z, połączone z hostami i aplikacja działając u niego w przeglądarce e, odpytuje się API Gateway, które w zależności od ścieżki. Yy, prze, przetwarza te requesty. I apka to jest po prostu zwykły reaktor, który zrzucony do, do, do bucketu i w momencie kiedy, yy, kiedy, yy, kiedy User ją ściągnie, to przeglądarka przeglądarka ją uruchamia i yy, yy, yy wykonuje, wykonuje zapytanie. To jakby nie ma wielkiej logiki, po prostu jest to zbudowana apka apka reaktowa. I to co, to co jakby pozwala na to, żeby serwować, co jest dużo, dużo bardziej, jakby, że mamy tutaj po prostu wygenerowaną apkę i nie musimy się martwić o serwery, nie musimy się martwić o właśnie dzięki estrójce, po prostu upubliczniamy ten kod i userzy robią requesty do estrójki w porównaniu do na przykład web serwera, który musimy utrzymać. Jest to dużo prostsze rozwiązanie, bo yy, no, nas to... Jeżeli chodzi o zarządzanie takie typowe nie kosztuje nic, po prostu te pliki tam są i user, user może je odpytać. Jedyne co musimy zdefiniować to to, aby ten bucket był publiczny, czyli tak naprawdę każdy user z internetu może ten bucket odpytać i, 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 i mieć dostęp do tej strony, czyli no, koszt, koszty jakby zarządzania taką, taką usługą są, są zerowe. I tutaj przykładowy kod właśnie ta reforma, która definiuje, definiuje to, co, to, co, to, co, to, co robimy. I tak samo ten, ten, ta polityka, że, że jest to publiczny bucket. I przechodząc dalej, to właśnie jest. API Gateway, które jest no, tak samo nas zaskakuje taką bramą, która pozwala na przekierowanie odpowiednich requestów HTTP do, do odpowiednich LAMP, czyli w przypadku, kiedy właśnie chcemy, chcemy się zautoryzować, strzelamy do tego endpointa AOW, który tutaj, tutaj jest i on się już komunikuje z innymi serwisami AWS-a i, i takie, takie requesty są przetwarzane, później zwracany jest token i możemy już przetwarzać właśnie kolejne, czyli na przykład właśnie tutaj idąc tym flowem, wysłać dane, że mamy taki taki formularz, który zawiera takie dane i chcemy chcemy je wyciągnąć, wyciągnąć z, z, z baski. I jak to wygląda tutaj, czyli właśnie widzicie wszystkie te endpointy zdefiniowane, zdefiniowane w API Gateway i do każdego z nich już bez wchodzenia w szczegóły, że możemy jeszcze te requesty na końcu, których jest lambda przetworzyć, czy to w jakiś sposób przetransformować, dodać autoryzację, czy Później, i później trafiają one do lambda, lambda to przetwarza, czyli na przykład właśnie wywołuje to query, i później wracane, wracają, wracają te requesty z powrotem do klienta. Czyli tak to, tak, tak to wygląda w UI-u, a jakby z punktu widzenia użytkownika jest to po prostu strzał w tle do. do strzał w tle do, do jakiegoś api. Ale też jakby to, co tutaj jest, jest takie no Fajne, że tutaj nie, nie generuje nam to praktycznie żadnego maintenensu, no bo jest to tak samo jaka jakaś trójka, całkowicie serwery lesowe, to, to Amazon to provider chmurowy, zajmuje się tym, aby to było stabilne, aby to było niezawodne i jakby zarządzania tutaj praktycznie po utworzeniu takiej aplikacji nie ma jedyne co, no to wiadomo. No, jakiś tam pricing, jest, co też jest fajne w zależności od użycia, a nie jakiegoś tam zablokowania jakichś zasobów, jak w przypadku na przykład serwerów. No i tutaj jakby nie chcę jakby za bardzo wprowadzać kolejnych rzeczy, jakby my tutaj w przeciwieństwie do, do Terraforma, który, który jakby był, jest takim defaultowym providerem infrastructure as a code u nas w firmie, to użyliśmy serverless frameworka, bo Terraform nie do końca jakby daje radę, jeżeli chodzi o, o tworzenie LAMP, więc w Serverless jakby utworzy, samo, samo API to jest, jest utworzone przez, przez Terraforma, natomiast już w Serverless w swoim roku w takim dosyć czytelnym, przejrzystym JSONie mamy, mamy zdefiniowane, że dla takiego API, dla, dla, dla takiego, Endpointa wywołuje się, wywołuje się dana funkcja, I, to, co, i tutaj jest na przykład taka przykładowa funkcja w JS, która po prostu odpowiada 200 odpowiada z, z timestampem. Czyli tutaj w tym momencie po prostu tym handlerem jest, ten handler jest skazaniem na, na jak, jakąś funkcję JS-ową, i to serverless framework sam, sam, jakby sam deployuje, sam te resorty tworzy. To, co było takie, Tutaj ciężkie, jeżeli chodzi o połączenie tych dwóch rzeczy, czyli Terraforma i Serverlessa, to właśnie to, że trzeba było w jakiś sposób zdefiniować w Terraformie, jakie lambdy będą, będą przypisane do tego API Gateway, i to taki jest trochę hak, trochę, trochę sztuczka, że po prostu ten, ten ARN, czyli ten, ten jakby adres Resource'a w. W AWS-ie w pliku ze zmiennymi był przekazany i później, i później tutaj użyty w, w kodzie Terraforma w, w, w ten sposób. I dzięki temu, jakby było, to jest to zintegrowane z, z, z Terraformem, czyli nie musimy się o to martwić. A co, na, jakby o tą integrację, tak, tak w, w taki, jakby w trochę trudny trochę sposób. I e, przechodząc, e, przechodząc tutaj do jakby ostatniej części, czyli tak jak mamy ten, ten wykres tutaj, to w tym, w tym miejscu mamy Elastic Container Service, czyli, e, czyli usługę AWS-a do odpalania, do zarządzania kontenerami. I to co w tym momencie się dzieje, czyli właśnie w momencie, kiedy, kiedy ten, pojawią się jakieś nowe pliki do przetworzenia, uruchamiany jest task. E, task e, Task ECS-owy, który, który na bazie tych plików dokonuje różnych obliczeń. To jest jakby część, jako że projekt był podzielony jakby na dwie części typowo deweloperską i bardziej datową, to było jakby za stworzenie tych obliczeń bardziej był odpowiedzialny analityk. Przygotował właśnie w takiej postaci. Później pokażę wam, jak to jest zdefiniowane, jeżeli chodzi o samego Dockera i w momencie, kiedy właśnie kiedy ten, ten event dodania nowego no, nowych danych był przetwarzany, to ECS się uruchamiał skalowo w górę i dokonywał przetworzenia tego tasku, więc jakby też dochodzi taka kolejna rzecz, że tutaj nie trzeba. W momencie kiedy aplikacja aplikacji nikt nie używa, to tak naprawdę nie ma, nie ma, nie ma kosztów, nie ma. Tylko w momencie, kiedy coś jest odpala, kiedy coś jest wykonywane, to yy, to to wtedy, wtedy, te, wtedy generuje jakieś koszty. I tak wygląda właśnie, tak wygląda w, w konsoli, te, tak wygląda w konsoli AWS-owej. Taki task, i w momencie, kiedy, kiedy jakieś dane się pojawią, jest triggerowany nowy task, który na bazie kontenera kontenera, który został utworzony wcześniej, po prostu go pobiera, przekazuje te dane i dokonywane są obliczenia, które później, później właśnie wracają z powrotem do tego baketa i user może się do nich też przez API. Przez API dobić. I tak wygląda, właśnie, tak wygląda definicja taska w ECS-ie, czyli mamy nazwę i mamy kontener, który, który, który już jest wcześniej utworzony, który zawiera kod. To jakby tutaj nie będę, nie będę wchodzić w szczegóły bardziej jakby tworzenia kontenerów. To znaczy, ja nie zrozumiałem, czym jest to flamingo. Co to jest? Znaczy, to jest jakby. Za pomocą AWS-a, za pomocą tych y, usług, pipeline, który pozwala ci na przetworzenie danych, y, y, danych typowo analitycznych, na gotowy raport, który ci powie o tym, czy dany ABTS, czy dana, y, czy dana, y, czy, czy jakby ten, te, to, to, co wspominam, czy na przykład mamy jakąś hipotezę, że. Zmienienie czegoś w interfejsie spowoduje, że będą użytkownicy tej aplikacji więcej w nią klikali, okay. czy to jest... generowali jakąś akcję, to tutaj, jakby ten flow, za pomocą takiego flow, gdzie wyciągamy te dane odnośnie eventów, eventów typowo trackingowych z, z, z bazy, z powodu, jakby przeliczenie tego z różnych, różnych us, jakby tych właśnie usług, o których wspominałem, powoduje, że na końcu mamy ten raport, który użytkownik może jakby użytkownik czyli analityk, czy może sobie pobrać i jasne. Ale to jest pojęcie stworzone przez AWS, czy AB testy? Nie, Flamingo. Nie, to jest nasz wewnętrzny projekt. Tak A, sobie okay. go nazwaliśmy. Dobra, okej, okay. wszystko jasne. No, spoko. A dlaczego na przykład nie Amazon tylko AWS, dlaczego to AWS, a nie na przykład chmura Microsoftu czy, czy znaczy, no To jakby decyzja taka no, firmowa, że mamy jakby umowę z AWS em i wszystko, wszystko u nich trzymamy, więc to jakby nie… Znaczy nie analizowaliście? Znaczy, to jakby była już decyzja to? wcześniej podjęta, my wszystko to, to co robimy… To, co robimy nowego robimy na AWS-ie i też jakby kończymy migrację wszystkiego, co mieliśmy w Data Center, i chyba częściowo, właśnie, chyba część z st takiego data techowego była też na Microsoftcie, ale wszystko migrujemy w ramach jednego jakby kontraktu z AWS-em do nich, Więc to jakby to nie była decyzja zespołu, no bo to jest decyzja biznesowa. Typowo decyzja jest... biznesowo na. Pewnie 30 poziomach wyżej, że no my idziemy jako firma w AWS i, i tutaj jakby no z tym nie ma, nie ma jakiejkolwiek dyskusji. I, znaczy, to są jakby takie usługi podstawowe, które gdzieś w każdej chmurze, czy to AWS, czy Google je masz, więc tutaj no wiadomo, że tam trochę trzeba, trzeba je gdzieś doszlifować, czy, czy w jakiś edge case na pewno są, ale no i Microsoft, i Google mają jakieś serwer lesowe rozwiązania. Jak lambda, czy typowe tam wirtualki, jak EC2, czy jakieś tam orkiestratory tego, więc. więc... Czy to jest w miarę uniwersalne narzędzie? Jeżeli... Czy znaczy to, to jest bardziej pokazanie podejścia, że można w ten sposób sobie z takich gotowych bloczków skle sklecić gotowe narzędzie, to jakby no, nie zahacza o jakąś taką. Czy można powiedzieć trochę o jakąś taką mikroserwisową architekturę, bo też pojawiły się różne takie kaisy, że mamy z racji tego, że my jesteśmy dużą organizacją, mamy zespoły, które, które się, jakieś globalne, które różnymi rzeczami zajmują typu właśnie analizą danych czy jakimiś randomizerami, że tak naprawdę jak pojawiły się jakby, gdzieś to zaczęło, zaczęło się nieść u nas w organizacji taki tool powstał, to się okazało, że a tutaj można by część wyciągnąć, wpiąć coś innego i, i tak naprawdę narzędzie będzie działać, więc tutaj jakby to też chciałem bardziej pokazać, że tutaj masz gotowe, gotowe bloczki, a co sobie, czy gotowe klocki de facto i co sobie z nich zrobisz to, to, to tak naprawdę zależy od ciebie i później możesz sobie to, możesz sobie to przekładać, że tutaj nie jesteś jakby związany z, z tym, że, że, masz jakąś tam, nie wiem, kontrakt z, z data center i masz resursy, nie możesz ich nigdzie, nigdzie przenieść, masz taką dosyć dużą elastyczność. Okay, dzięki. A ile czasu zajęło właśnie takie wydebaczenie? Co to ciężko ocenić, bo to jakby był projekt dosyć mocno oddolny, więc dział się jako dokładka do takich typowych, jako taki dodatek do takich typowo sprint sprintowych zadań rozwojowych, produktowych. No nie wiem, tak bym to ocenił, może na takie miesiąc pracy dwóch osób. A to też była dosyć, jakby dosyć duża taka praca, że Właśnie migrujemy jako organizacja do AWS-a, części usług i jakby większość, większość zespołu miała, np. OEC się zerowe pojęcie, więc było dosyć dużo takiej zabawy, dużo, dużo, poznawania, dużo uczenia się, więc jakby to też było takie w zespole, który do tej pory mało działał, tak backendowo, a cloudowo, to było takie też poletko, żeby gdzieś się czegoś nauczyć, gdzieś coś poznać, więc tutaj jakby to ciężko wycenić jako taką pracę, no bo jakby samo, samo rozwiązanie to nie jest jakby coś, co, co obsługuje tysiące requestów i, i musi być super skalowalne, więc bardziej to było takie właśnie poletko, poletko do, do nauki plus gdzieś tam do właśnie ułatwienia takiej codziennej pracy. W ten sposób bym to ujął. Ale gdzieś tak mniej więcej, bym to, to w ten sposób, jako taki typowo deweloperskiej architektonicznej pracy, to mniej więcej tyle. Ale to też było właśnie jeden sprint nie wiem, połowa, połowa czasu pracy, później przerwa, więc to tak i też róż, różne osoby nad tym pracowały, właśnie, więc to tak ciężko wycenić, no ale to nie był, nie był duży projekt.